Firma LPP jest największą firmą odzieżową w Europie Środkowo-Wschodniej. Zaopatrzenie ponad 1700 salonów zlokalizowanych w ponad 20 krajach nie byłoby możliwe bez doskonałej logistyki. Realizację procesów logistycznych wspiera system PS i WMS, który od 2007 roku steruje centrum dystrybucyjnym znajdującym się w Pruszczu Gdańskim. Dziennie wysyłane jest stąd 1,5 miliona sztuk odzieży. Przyjrzyjmy się, jak działa centrum dystrybucyjne LPP. Podczas przyjęcia towaru system WMS automatycznie rejestruje paczki na podstawie kodu kreskowego naklejonego na karton. Skanery wolumetryczne oraz czytniki tagów RFID przekazują do systemu WMS dokładne informacje o przyjętym towarze. Tunele RFID rozpoznają, ile jest produktów w każdym kartonie, a WMS weryfikuje te informacje z Avizo i steruje ich ruchem. Część paczek system WMS skierował do magazynu automatycznego Mini Load. Pozostałe zostaną przetransportowane do magazynu wysokiego składowania wózkami widłowymi i systemowymi. Gdy przychodzą zamówienia z salonów, system WMS rozpoczyna proces grupowania zleceń i wydania towaru, wysyłając na terminale informacje dla pracowników o ilości potrzebnych kartonów do pobrania. Każda operacja jest zatwierdzana w systemie poprzez zeskanowanie kodu kreskowego. Przygotowując towar do wysłania, moduł Warehouse Advanced Planning planuje pracę sorterów i umożliwia podgląd bieżącej realizacji zleceń. Towar zostanie skierowany na jedną z maszyn sortujących. Większość artykułów jest sortowana automatycznie, a pracownik tylko przekłada je na przenośnik. Urządzenia same sortują produkty do kartonów dla konkretnego sklepu po zeskanowaniu kodu kreskowego towaru. Do sortowania artykułów o nietypowych rozmiarach